Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Jak widać, jest nowy patch 1.04. Nie wiem, co wniósł, co naprawiał. Przekonamy się w grze może. Cóż tu za babole występowały? Mi się na razie chyba nic nie zdarzyło, no ale ja w to krótko gram jeszcze. Zobaczymy, zobaczymy. Panie. No wgrywaj się szybciej. Ostatnio coś mieliśmy z zatrutą wodą, pamiętam. Ale się odezwał nasz kolega. I zaprosił gdzieś. W sumie zawsze mnie ciekawi. Gdzie oni mnie respią? To chyba jest to tego kolesia. Dobra. Coś tu jeszcze mamy ciekawego? Jak już jestem, to pozbieram miodzik. Ostatnio wspominałem, że sram tym miodem. Okej. Nie załączaj mi się tutaj. Latareczka. Tutaj coś. Szafeczka. Może bym prysznic wziął? Dobra. A jak się stąd wychodzi? Gdyż nawet nie wiem. O. Fajki. No normalnie fajki. Mogłoby tu jakieś okno być, bym sobie wyskoczył. Dwa takie same zdjęcia. Niezła oszczędność. Dobra. Zobaczmy w dzienniku, co mamy zrobić. Dwójeczka to zgłoś się z powrotem na bazar. O! I co tu mamy za nagrodę? Ta nagroda jest ukryta i zależna od dokonanych przez ciebie w trakcie zadania wyboru. Przycisnąłem kolesia. No, zabiłem go. Dobra. Marco. Marco is dead. Tu na dół nie zejdę. Kurde, no. Co? Gdzie tu jest wyjście? Halo. Przez szafę? Tu. I co do góry? No myślę, że do tej kryjówki żaden zombie nie wejdzie. Dobra, koleś. Miałeś otworzyć, nie zamykać. Okej. Lecimy na bazar. Gdzie bazar? Tam. Znowu niedolot. Kurde, leży. Tu się czegoś nie da zrobić. Przecież tu się aż prosi, żeby tu wejść. A ja mogę tutaj... Ja tam doskoczę? Czy będzie kolejny? Nie wiedziałem, że tu się da wejść. Uwaga, nadzieję się w ciemnej strefie wrócić tutaj nocą, kiedy zarażeni wyjdą na ulicę. Serio? Co mnie tam? Zablokowano ośrodka. Gdzie ja się wpieprzyłem? Mam nadzieję, że nie zginę za szybko. Litości! Proszę, uwolnijcie mnie! Aha. A może tego zajdę od tylca?
się uda. Kolego, kurwa. Czyli oni nie są na jednego strzała, niestety. To lipa, lipa, panowie, lipa. O, siemał. Ten jaki. Leżeć mi tu. Kurde. Drugiego levelu. Bo jak zwykle. Mówią, nie chodźcie dołem. A ja się wpieprzam na dół. Dobra. Idziemy na ten bazar. Nic tu nie ma. Kurde. Odkryto metro. Kiedyś się pometruję. 260 metrów. Siema, tu nikogo nie ma. Tak? Gdzie? Okej, oddalam się. Tak? Jezu! Tutaj? Proszę bardzo. Safe? Aha, dobra, dziękuję. Nikt mi tu nie przejdzie. A, tak, ukryte. Dzień dobry. Bezpieczna strefa, proszę bardzo. Przypadkowo znalazłem. Notka. Kod do sejfu, proszę bardzo. Gdzie jest ten kod do sejfu? 101. Skomplikowany klucz. No ale spoko. Coś tu możemy pograbić. 101. Boże, jak to się robi? Serio? Gdzie tu zero jest? Żeby nie mnie zombie zaatakować. Dobra, dawać mój inhibitor. Pięknie. Dobra, spadamy stąd. Tak myślę. Górą tym razem. Ciemno. Wszędzie, głucho, wszędzie. Gdzie ja mam biec? Gdzie ten radar? Tutaj. Ziemia niczyja. Wykrzyknik mamy. Powiedzmy, że jestem niezainteresowany. Gdzie znowu? Ile tych inhibitorów? Oddalam się. Tu przybliżam się. Pewnie tutaj gdzieś.
jak ja tam mam wejść? Pewnie nie wejdę. Przepraszam, ja tylko przebiegam. Tutaj? Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Tak, wiem. Słyszę cię. O, super skok mi wyszedł. Mam takie wrażenie, że szukam śmierci znowu. Ale może starczy. Dobra. Dobrze, że drabina nie jest uznawana jako wyczerpujące coś. Ale normalnie skomplikowane. Dobra. Kurde. No gdzie ten inhibitor? Klucz dostępu GL. Wejdę? Spoko. Teraz tylko pytanie, czy mi coś tutaj grozi? Czy tak nie bardzo? Panie, to pierwszy raz jestem, jak wysoko, kuziwa. Człowieku, no idź mi na tą drabinę. Czas mi jakiś odliczał, coś. Wchodzisz na szerzony obszar. O, jakie fajne coś. Siema, koleś. Jezu, gdzie ja się wtegowałem? Przepraszam. Dziękuję, do widzenia. Chyba za wcześnie się tu wybrałem. Odradzanie. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Super. Czyli tu byłem. Mam nadzieję, że go podniosłem. Dobra. Ajajaj, no człowiek głupi. To w las, no co? Gdzie mam iść? Kurde, słońce zachodzi. Trzeba spieprzać stąd. Co to w ogóle jest? To i grałeś, no to masz. Weźcie se, odpuśćcie, kurde. No to ja już pójdę. Może się da ten ściągać w trupy. I wtedy jakoś trupy się zajmą nimi, na przykład. Zombiaki, w sensie, zakażeni. Dobra, ja spieprzę na ten bazar. Tak, tutaj przychodziłem, było fajnie. Spotkanie zakończone na porażką. Co mnie to tam... Rozumiem, że się ściemnia. Już biegnę. Noce i dnie. Fajne to. Wezwanie parkour? Nie. Podziękuję. Fajnie. Straszą, że idzie noc, a ja sobie itemki zbieram.
Kurde, no weź to jeszcze. I jedziemy w długą. Chyba niedaleko. Chyba. Jak ja mam zeskoczyć na dół? Aiden, nie szwędaj się nocą. Tak jest. No co ty? Z szafy pewnie wychodzą. Dobra. Idziemy oddać tego questa. Tak, ja coś mam nowego. Fajnie, że wszyscy mnie znają, rozpoznają. Spoko. Dobra. Dobrze, dobrze. Co się dzieje? Mąż Bebin nie żyje. Julian jest oskarżony o morderstwo przez otrucie. Aiden, proszę, powiedz im, że to nie ja. Co z tego będę miał? Dobra. Julian jest niewinny. Jego dostawcy wpadł do wody wira. Potem po pijaku facet sprzedał Julianowi brudną wodę. Nieumyślnie. To samo powiesz przed Radą Bazaru? Tak. Gdzie ten dostawca? Musi stanąć przed sądem. Marco nie żyje. Zabiłem go. W takim razie nic tu po mnie. Nie martw się. Wybaczam ci. Ten kutas Marco dostał na co zasłużył. Dziękuję, Aiden. Połowa mojej mąki jest twoja. Tej zmieszanej z gipsem? Co? Nie. Kto ci tak powiedział? To znaczy... no może raz się zdarzyło... Zatrzymaj gips. Zapłać mi i będziemy kwita. Dobra. Powiem Bebin, co się stało. Zatrzymaj gips. Ja się bałem, że jak tamtego zabiłem, że oni go na świadka nie przesłuchają. I że będzie lipa. Punkt umiejętności. Dobra, zobaczmy. Cóż tu możemy? Kiedy padasz na wrogów, uderz ich silnym kopnięciem. Oto. Wykonaj unik w odpowiednim momencie, aby oszołomić wroga. Ciśnij RB, poruszając się do tyłu lub bok. Boże, kiedy ja to opanuję? To wygląda fajniejsze. Chociaż ile razy mi się zdarzy tak skoczyć? Kurde. Kurde. Dobra, i tak będę miał wszystko i tak. Okej. Spotkaj się z Hakonem. Gdzie niby? Dziś nie ruszam się z wami. Mogę coś tego? Ulepszyć już, czy nie bardzo? O, mogę. Ulepsz wytrychy. I o ile to mnie uzdrowi? Czas nałożenia. W sensie, że on szybciej mnie uzdrawia. Z 4 sekund na 3. Bo ja tam wiem. Wezmę sobie mocniejsze może wytrychy. Ale to też mi na cholerę mi te wytrychy. Mogę sobie coś porazić. Jak to boję się przy trafieniach krytycznych. Dobra. Jadę wytrychy, niech będzie. Czyli... A, Y, sorry. Dobra. Przekaż wieści znajomym. Spotkajmy się z Hakonem, tylko pytanie, czy nie powinienem się z nim spotkać trochę za widoku. Serio? Myślałem, że on gdzieś tu jest. Kradnie naszą wodę i nikt z tym nic nie robi. Wielka szkoda.
terenie bazy. Gdzie on jest? Daleko? Dajcie mi mapę. Cholerę daleko. Dobra. Ciekawe, jak to się skończyć może dla mnie. Bo jedynym słusznym tym glebą. Może nie będzie tak... Aha, bo to ja ogólnie sam się zamieniam jeszcze. Spoko. Znaczy no, nie spoko. Ciekawe, kiedy ja przeskoszę to. A, to do tego kolesia wracamy, dobra. To luz. Kuźwa. Człowieku. Nauczysz ty się skakać. Poczekaj się. Zobaczę, czy coś tu mogę się nagrabić. Nagranie, proszę bardzo. Ogłoszenia miejskie. Boże, czemu tego nie da się od razu odsłuchać? Tylko muszę... sam wchodzić. Drodzy słuchacze, może wyda wam się to dziwne, ale dla mnie jest to bardzo ważne. Moja córka, Renata, za tydzień bierze ślub. Miała wziąć ślub ponad rok temu. Zaprosiła około 200 gości. Była taka szczęśliwa. Ale potem, sami wiecie, pojawiło się THV. Wszystko trzeba było odwołać. Mieliśmy nadzieję, że GRE opanuje sytuację. Że z czasem restrykcje zostaną poluzowane, ale jak dobrze wiecie, sytuacja jedynie się pogorszyła. Niektórzy zaproszeni goście z zagranicy... Cóż, już ich nie ma. Ostatecznie postanowiliśmy zorganizować ślub tylko dla najbliższych osób. Renacie i Waldkowi bardzo zależy, żeby się odbył. A dla mnie bardzo ważne jest upieczenie tortu dla nich. W mojej rodzinie to wielopokoleniowa tradycja. Matka piecze tort weselny dla swojej córki. Niestety tydzień temu ktoś ukradł moje kury. Zdaję sobie sprawę, że teraz większość jedzenia, nawet małe jajko, jest warta swojej wagi w złocie, ale gdyby jakaś życzliwa dusza podzieliła się paroma jajkami, byłabym bardzo wdzięczna. Dbajcie o siebie, Daria. No cóż, ja tylko mam dwa jajka swoje, ale jak znajdę, to Szymonie się podzielę. Dobra. Chodźmy pogadać z Hakonem. Hakon? Hej, wspinasz się lepiej niż taka jedna panna, którą znałem. To była laska. Chciała się wspiąć na najwyższy budynek w mieście, wieżowiec VNC. Była jedną z twoich żon? Prawie. Była za ostra. Nawet na mój gust. Co z tym przejściem do centrum? Racja. Patrz, z tego dachu dobrze widać gniazdko stróżów. Especy rządzą miastem? Chcieliby. Po to im te mundury i stopnie. Tatuują je sobie. Są pierdolnięci na punkcie hierarchii. Ale miastem nie rządzą. Przynajmniej nie całym. Kto rządzi resztą? Pułkownik, renegaci. Tu ich nie spotkasz. Na razie. Na razie? Przyprowadziłeś mnie tu, żeby pooglądać espeków? Especy to twoja przepustka do centrum. Można się tam dostać tylko przez tunele metra. Wejdę do środka i odciągnę ich uwagę od peronu. A ty wejdziesz do tunelu technicznego metra. Jest tam śluza. Przejdziemy nią razem do Central Loop. Nie możemy po prostu poprosić? Bez szans. Każda nowa twarz to dla nich teraz podejrzany o zabójstwo komendanta. Mnie znają, handluję z nimi czasami. Dostarczam lampy od dziewczyn albo towar z ciemnych stref. Może tam być trochę zarażonych, ale co to dla pielgrzyma? Kiedy dojdziesz do stacji głównej, daj znać. A teraz lepiej się prześpij.
Wyruszysz w nocy, kiedy w tunelach jest mniej zarażonych. No ale teraz jest noc. Halo. Okej. Hakon. Jest tu stwór, którego nie znam. Jak wygląda? Nie za duży. Strasznie szybki. Pewnie sprinter. Potrafią mieć przy sobie niezłe skarby. Ale tylko wprawny myśliwy zdoła takiego schwytać. Teraz nie pora na to, Aiden. Ruszaj do tuneli. Fajnie. Nowe wyzwanie. Myślałem, że da się zmasać. Okej, gdzieś tu na dół. Czy ja to jakoś zeskoczę? Czy nie zeskoczę? Wszystko wyzbierałem. Fajnie, jedno pióro to zawsze coś. Zniszczona łopata tego kolesia już tagowałem. Jak ja tam mam? Normalnie pewnie. Może się kuźwa nie zabije. Dobra, mamy jakieś... Kurde, wyjedz. Ciekawe, czy ich można blokować. Dobra, wypadł mi z baru. O kuźwa, to zamek jest, człowieku. Idźcie se stąd. Więcej was nie ma? Zaraz mi się broń rozpadnie. Będzie mega. Idźcie mi stąd. Już mi się chyba rozpadnie. Dobra, pozbieram fanty, bo mogę. Wszyscy puści. Fajnie. Dobra, mam nadzieję, że nie ma nikogo. Dobra. Otwieraj. My. Dziękuję. Jak? Sam przeskakuje. Idiota. Ciekaw jestem... Użyj grzybów UV. Gdzie mam grzyby UV? To? Wybierz. Chyba to? Nie? Jeszcze jakbym się domyślił, dobra. Dajcie jakieś oświetlenie czy coś. Zaraz się zamienię w coś. Chyba, że muszę to wziąć. Okej. Okay.
chyba lepiej za długo tu nie przebywać, aczkolwiek korci mnie pomacać tu wszystko. No i tam wesoło idę. Za ścianą. No i co? A, tu. I znowu szyby wentylacyjne. Jest bardzo popularne. Czy muszę latarkę zgasić? Czy nie muszę? Gram ogólnie w południe. Jeszcze słoneczko wyszło. Zasłonki mam, jakie mam. Tutaj ciemno. To mam włączyć latarkę, czy mam kuźwa nie włączać? Nie włączać. Idź koleś. Nie stąd. No serio, klikerów mi przypominają. Tylko pytanie, czy jak dam radę wytegować, w sensie poddusić, żeby on innych mi nie przyzwał. Jestem w tunelu. Dobra, uważaj na zarażonych. Może tam ich być kilku, albo kilkudziesięciu. Jestem pewnie w bazie SP-ków. Rzucę ci przez wentylację flarę UV, to zobaczysz, jak dojść do stacji głównej. Super. Gówno widzę. Jezu, no. Okej. I co, ja mogę latarkę zapalić? Nie zobaczą mnie, bo ja już nie wiem. A się boję teraz. Ale zmacać towaru się nie boję. Nigdy nie wiadomo. Co i jak. Jest. Kolejny koleś. Oby mnie nie zobaczył. O, jaka przepiękna skrzynia. I co zrobi kolega? Będzie otwierał. Bo skarby są ważniejsze. Kurw. Przecież dobrze było. O co chodzi? Przecież to było dobrze. Pewnie. Dwa wytrychy na to poszły. Gdzie mam iść? Przepraszam, mnie tu nie ma. Zaraz mi się grzybki skończą. To będzie wtedy na wesoło. Pipki mnie widzą. No to mam przetegowane.
czy jak? Dobra. Widocznie jak zwykle nie ma się czego bać. W teorii. Czyli chyba światło na nich nie ten. Nie działa. Czyli mogę mieć zapaloną latarkę. Otwieraj. Łatwy zamku. To ma być łatwy. I ciekawe by było, jakbym nie miał wytrychu. Fantastycznie. O. Czyli w teorii nie widzą mnie tylko ci, co tak śpią, a ten na czujce chyba widzi. No i co? Tak, żeby to tak średnio dają mi pomoc. To chyba muszę zawijać dupę w troki. Coś tak czuję. Kuźwa, koleś idzie. Pewnie mnie zobaczył. Co to za przeszkoda, kuźwa? Świetnie! Wypadł koleś. Brak zasilania. Fajnie. Jakbym nie wiedział. Kuźwa, ile was tu? Okej, tu mam iść. Już chyba wszystkich prawie wybiłem. Kryty obszar. Muszę uważać, bo zużywam ostatni inhibilator, czy jak to tam się nazywa. Grzybów wcale tak dużo nie mam. Będzie mega. Przełączyłem na grzybki. Już. Otwórz. Powiedzmy, że wyłączmy te światło. I co, przejdę? Bez konsekwencji? Myślę, że nie. Ale może. Uj. O panie. Więcej was matka nie miała. Zbieraj grzyby, synu. Tata tak zawsze powtarzał.
nadzieję, że uda się w końcu dziabnąć od Tylsa. Czy tak nie bardzo? Okej. Albo i nie okej, dobra. Ja nie mam czasu. Po prostu go zabiję i tyle. Nie ma czasu. Szkoda, że ten jakiś inhibitor mi przeszedł obok nosa, tak czuję. O Jezu. Nie no, to ja nie wiem, jak ja mam przejść. Przecież się pobudzę wszystkich. Tak, tak, włącz latarkę. W tyłek chcę włącz. A nie latarkę. Tę latarkę włączą. Idioci. Okej. Czy mógłbyś tu wejść, czy nie możesz? No. Trzeba spieprzać stąd w podskokach. Ale oczywiście nie byłby sobą, jakby mnie zmacał. Dobra, rozumiem, że tu mamy. Hakon, mam flarę. Rozejrzyj się. Tunel techniczny powinien być dobrze oświetlony. Strażników ściągnąłem na górę. Zagadam ich, a ty dawaj do środka. Już się rozglądam. Wiem, że tamte drzwi oświetlone to są moje drzwi, ale... Okej. Ła, dobra, biorę, bo mi się wszystko psuje. Okej. Tu nie wejdę, nie? Dobra, wchodź. O kurwa! Ale oczywiście, czemu nie? Hakon! Mam tu problem! Hakon! No bo jest przez ten koleś, tylko... strzela do nas. Myślę, że w pierwszej kolejności trzeba by go wyeliminować. Jako tak zwane zagrożenie. Czy ja mogę blokować ich ciosy, czy tak nie bardzo? Nie mogę. Gdzie ten nowy koleś? Okej. Już? Jak Hakon potrzebny, tego nie ma. A, bo to znowu trzeba zamek otworzyć. Dobrze mieć taki fach w ręku. Czyli w sumie cieszę się, że w te wytrychy poszedłem jednak. Mogłoby być nieciekawie. Tu się nie da? Nie da. Nie ma klamki, to się nie da wejść, proste. Dobra, bo trzeba by zakończyć zaraz. Tak myślę, no to godzina lekcyjna już mija.
paczki mogę dać. I ani paczki więcej. Nie. No to pohandlowane. Nara. Czekaj. Pokaż nam kilka zdjęć. Tak na próbę. Przecież... Dobra, niech będzie. Styczeń. Trzy paczki. Moje ostatnie słowo. Czy oni się targowali o zdjęcia z Playboya? Lasek? To spoko. Znaczy no, spoko no. Spulajarze, nie? Rozumiem, że otwieramy jak w Batmanie. Hakon, jestem w środku. Pięć paczek. Zastanówcie się, zaraz wrócę. Tam nic nie ma. Dobra, żeby nie przedłużać, dokończę w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie tego już przedługiego i zapraszam gorąco oczywiście na kolejny, jak najszybciej tylko dam radę. Jeszcze raz dzięki, hej.